Dzień dobry kochani, to ja, wasza Aurorka. Chciałabym się dowiedzieć, jak minął wam fantastyczny weekend andrzejkowy. Czy może poznaliście kogoś nowego, jak się bawiliście, jak spędziliście ten czas? Teraz opowiem wam o prognozie pogody dotyczącej 3 grudnia. Kochani, wyże z nad Alp oraz zachodniej Rosji rozmywają się i ustępują miejsca bardzo aktywnym układom niskiego ciśnienia z nad Atlantyku i Morza Czarnego. Polska w ciągu najbliższej doby znajduje się w obszarze Zatoki Niżowej. Na północy i zachodzie kraju pogodę kształtować będzie front związany z płytkim niżem z Nadbałtyku. We wschodniej części kraju opady śniegu, duże zachmurzenie z nielicznymi przejaśnieniami. W północnych i zachodnich dzielnicach kraju. A więc proszę obowiązkowo ubrać się, ponieważ tak jak już mówiłam w poprzedniej prognozie pogody, dużymi krokami zbliża się naprawdę niska temperatura, zbliża się po prostu mroźna zima. W dzień zachmurzenie średnie z możliwymi przejaśnieniami. To już mówiłam, a więc możecie wziąć ze sobą okulary słoneczne, ale myślę, że nie będą one potrzebne. Na wschodzie i południu zanikające opady śniegu, po południu i w nocy na przeważającym obszarze liczne rozpogodzenia tylko na krańcach wschodnich i górach. Będzie nadal pochmurnie w nocy od minus 1 na wschodzie do minus 5 w centrum i na zachodzie. W kotlinach górskich nawet minus 8 stopni. W dzień maksymalna temperatura to od 0 do 1 stopni, tylko na wybrzeżu do 3. Dziękuję kochani, zapraszam was na kolejną prognozę pogody. Pozdrawiam.